zobaczcie, tak fajnie wyszło. Chodzi o to, żebym miał kształt kulki. Czyli teraz tak, mam tutaj dwie części, już jedną sobie wcześniej wygiąłem. I teraz tylko tu przyspawam sobie takie, jakby powiedzieć, poobcinam sobie. Tu już zrobię z grubszego. No nie, nie miałem trójkę. Miałem czwórkę, ale czwórkę za bardzo nie chciała giąć. No bo to tłoczenie to jest ciężka obróbka. Zobaczcie, tutaj co się stało. To się temu nic nie stało, można powiedzieć, temu stemplowi. Stempel jest stały, tylko troszeczkę przybrudzony od blachy, bo ta blacha jest pokryta jakimś nalotem. No druga strona to jest matryca, to miałem. No i teraz to sobie położę. Widzicie, to jest luz, żeby było miejsce przytłoczenia i niech sobie leży i niech sobie czeka do następnego razu. A to będę sobie majsterkował jutro, tylko chciałem to dzisiaj zrobić, żeby mieć przygotowane. I tutaj dam takie płaskowniki z blachy czwórki, przyspawam to dobrze i będzie pan zadowolony. Mogę jeszcze dodatkowo te płaskowniki wzmocnić, żeby one łapały z tej strony za kulkę. No bo jakby mi same płaskowniki łapały za kulkę, no to mogłyby się wyślizgnąć, ale jak będą łapały za to, to się nie wyślizgną. Także będzie to dobrze. O, zobaczcie, miałem takie dwa kółka, one mają średnicę 40, szerokość 10 cm i w środku są dwa łożyska 6205. Widzicie? Jak człowiek coś tam smarcze, nawiasie spawa, w cudzysłowie, no to coś takiego wyszło. No tu myślę, że tutaj jakieś ze 300 kg to na tej przyczepce jest. Taka powstała niskopodwoziowa przyczepka. Zobaczcie, nawet hak to, zaczep to sobie taki umajstrowałem. Stal na stal, na dwóch śrubach dziesiątkach. Tu z tej strony jest skontrowane są te nakrętki. O, no i wszystko wytrzymało, nawet nic się nie ruszyło. Także. No i później zaraz rozładujemy tą przyczepkę i pokażę wam, jaka jest cała prosta konstrukcja. Zobaczcie teraz, jak się koła zdejmuje prosto. Wyjmuje się drugą śrubę. Podnosi się jedną ręką, można podnieść za przyczepkę, a drugą ona praktycznie te koła powinny zejść. O, dobra, tamte strony. O, i koło jedno mamy zdjęte. O, zobaczcie, tutaj jest taki ośka spręta Fi25, zabielone z dychę, żeby po prostu w łożysko luźniej wchodziło. Tu jest teownik 40x40 na środku, a tu wszystko jest z profila 50x30 ze ścianką trójką. O, i tutaj jest kawałek płaskownika na końcu, wzmocnienie. Tu jest zaczep. Nie mam czasu, bo powiem wam, mam dużo roboty. Potrzebowałem przywieźć to drzewo, żeby mi nie leżało. Ale wolnym czasem to wszystko ładnie doprowadzę do takiego stanu, żeby było jak potrze. No i drugie koło tak samo. Żeby zdjąć, to wystarczy go trochę przesunąć, bo ono ma troszeczkę luzu. O, i teraz jedną ręką. Tylko nie wiem, czy dam radę jedną ręką zdjąć, ale może no, nie bardzo. No. O, zobaczcie, zaraz powinno koło zejść. O, i leciutko koło zdjęte. I teraz cała przyczepka pójdzie. Śruby trzeba schować, bo to są specjalnie długie. Otwory są porobione pionowo. No, żeby pod wpływem rgań nie wypadły. Można by było nakrętki. I teraz dalej o tej konstrukcji. Te pręty zbrojeniowe to są Fi16. Tu na środku jest takie usztywnienie, zobaczcie, jakby pręty się bardzo chciały wyginać, to jest taki profil 25x25 ze ścianką trójką. No i tyle, prosta konstrukcja, a zaraz może jeszcze pokażę wam jak od spodu. Jedną ręką sobie podnoszę, o zobaczcie, tu są ośki spawane, długie, tu jest na 20 cm, trochę tak
nie za bardzo pospawane, ale na pewno trzyma z jednej strony, z drugiej. Nieraz powiem wam, że już tylko lekko przypunktuję i to już bardzo dobrze trzyma. No, tutaj też jest wzmocnione. No także przyczepka będzie garażowana, koła pójdą do warsztatu. I jest jeszcze taka sprawa, że jak będzie projekt na następne urządzenie, koła już będą gotowe. Także tylko wymyślać, wymyślać i wymyślać. Była przyczepka, już jest przyczepka gotowa do parkowania. We dwóch ją się zanosi i pięknie parkuje. Dziękuję. Dziś urwała mi się śruba mocująca płytkę tą w tym nożu wytaczaku. Dlaczego się urwała? Trochę może i moja wina była, ale teoretycznie nie powinna się urwać. Może ona tam, jak to się mówi, nie dociskała dobrze tej płytki. No i wzięła się, urwała. I tutaj widzicie, są dwie części. Jedna część jest ta, tu jest pod kluczyk, a to druga część to jest dolna część. No i udało mi się wykręcić ją za pomocą tego pilnika iglaka zszlifowanego na skrobak. Nie punktakiem żadnym, nic nie twardym. I później jak już trochę wyszło, to jeszcze tymi dobrymi szczypcami. I tymi szczypcami i tym punktakiem powoli wykręciłem. Otwór był to prawda przelotowy, no to wtedy mamy ułatwione zadanie. O, widzicie, już teraz jest otworek. No i będę mógł sobie go wygorzać. Zobaczcie, od razu pewnie zastanawiacie się, dlaczego jest podfrezowany z góry. No bo za wysoko do osi było, a w stosunku do płytki to on jest bardzo sztywny. Także go wziąłem, przefrezowałem sobie. No ale żeby nie tracić czasu, bo robiłem takie wybrania w rolkach pod łożysko, to zobaczcie, tu jest dość grubo. No i właśnie on na tym się uszkodził. No to co ja, co sobie zrobiłem? Wziąłem sobie taki nóż 10x16 ze stalki HSS i tutaj jest ta jedna strona, a tu już zobaczcie, jest nóż gotowy. Pięć minut i nóż mamy i możemy sobie toczyć. No on tam troszeczkę lekko się, tak jak to powiedzieć, przytarł, ale jak zrobiłem chyba z 50 rolek. Także później znów go przybrałem, zobaczcie, rowek. Troszeczkę ten rowek jest za duży, no ale spełniał swoje role, swoją rolę. Zwijał się wiór ładny. Także w warsztacie trzeba sobie radzić. Jak kawałek, no, nóż był ten nieprzydatny, bo już później mi się nie chciało tracić czasu, bo to dość długo, powiem wam, zeszło, żeby to wykręcić, żeby nie uszkodzić gwintu, no bo tak to cały nóż by był do wyrzucenia. A dzięki tym dwóm narzędziom, pilnikowi iglakowi i płaskoszczypom, udało mi się to wykręcić. Dziękuję. No zobaczcie, tutaj mam frezy palcowe ze stożkiem Morsa MK3. Po prawej stronie jest frez bez tulejki, a tutaj jest frez z założoną tulejką. Oryginalna oprawka, to jest oryginalna oprawka od tej frezarki. Ma też ten kąt i ma jeszcze kanałek tutaj 3 mm. A ten frez, znaczy ta oprawka, nie ma w ogóle kanałka. I zobaczcie, jakie kanałki robiłem. To był frez FI31. Ani razu nic nie obróciło. Tak to dobrze trzyma. No na początku bałem się tego korzystać, ale później okazało się,
że to działa. No i teraz tak, żeby to wybić, muszę to oprzeć tutaj wimadło od tej strony. No i tutaj przez równą płaszczyznę stuknąć motkę. No i teraz zobaczycie już obydwa frezy i tą kolejkę wyjęto. No już wyjąłem, zdjąłem znaczy tą tulejkę z tego freza. Tu w środku w tej tulejce jest też stożek MK3. No może tego nie będzie widać na filmie, ale pokażę wam, że ręką założymy. Może na tamtym frezie będzie lepiej stał. O, większa średnica. O i zobaczcie, żadnego luzu nie ma. On jeszcze jak ściągam tym ściągaczem u góry, też samoróbką. Ten ściągacz już ma 12 lat. To jest jeden z pierwszych ściągaczy. To tutaj jest przez gwint M12 w środku i to wszystko trzyma. Także pewnie niektórzy nawet mają frezarki te ruchłe, czy coś, nie wiedzą, że taka tulejka istnieje. No ja też przez przypadek się dowiedziałem, że coś takiego jest, bo do stożka MK2 też mam gdzieś, tylko gdzieś mam swoje, jak to się mówi, szpargałach, też czasami tutaj korzystam. No ale przeważnie te mniejsze frezy palcowe, no to do 25 mogę złapać w oprawkę ER20. 32 albo R40. Obydwie samoróbki. I wszystko ładnie działa. Dziękuję. Zobaczcie, kupiłem sobie ostatnio takie płytki izraelskie jakieś, Made in Israel, ISAR. To są płytki TCMT09304. No i bardzo ładnie toczą. To jest jedno, zaraz wam pokażę, jak to toczą. Druga sprawa, mam takie długości tu podtoczyć na 35. Wziąłem sobie łożysko FI35 i już skręcam materiał lekko, dosuwam nożem do łożyska i mam ustawioną długość, powtarzalność, sztuka w sztuka. No i teraz włączymy i zobaczycie, jaki powstaje wiór. No można powiedzieć bezpieczny, bo on się od razu złamie, zwija i taki bardzo krótki, sypki, ale taki, o zobaczcie, bardzo ładny. Tamte wióry to są z aluminium, te stare, bo rano toczyłem aluminium, ale nikt nie chce aluminium, także mieszam razem ze stalowymi, wszystko pomieszane.